Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Space Engineers z Karimirim. Chowam się troszkę za dużym spawaczem, bo pamiętacie, jak parę razy już w serii Space Engineersów wychodziłem przed was i mówiłem, że przegiąłem, bo coś tam. No, powiem wam, że teraz to chyba dopiero przegiąłem. Zostawiłem małą kratownicę, która miałaby mi pomóc w przeanalizowaniu. O kurczę, co jest do jasnej cholery z tymi FPS-ami? Coś po ostatnim update'cie Space Engineers strasznie krzaczą. Gubię klatki, fryzują się, no jakiś po prostu odlot. Ale tak czy inaczej, bo to jest kratownica, która miałaby mi pomóc mniej więcej w rozróżnieniu proporcji, jakie ten mój statek będzie miał. I o ile to jest tylko kratownica nośna, to o cholera. No, powiedzmy sobie szczerze, to jest sekcja hangaru, prawda? Zastanawiam się w tej chwili, bo tak jak, jeśli dobrze pamiętam, na poprzednich obrazkach, zaraz je sobie gdzieś tutaj zobaczę, Star Citizen, Space Engineers, 51, gdzie są te moje obrazki wszystkie, kurczę. O! Dobra, mam obrazki i powiem wam, że zasadniczo chyba popełniłem mały błąd, bo pomyślałem sobie, że dziób będzie w tamtą stronę, ale jak przeanalizowałem sobie ten mój obrazek pierwotny, to wychodzi na to, że dziób musi być w tą stronę. W przeciwnym wypadku będę miał za mało miejsca na maszynownię, na silniki, no i takie inne dziwne rzeczy, czyli zasadniczo, żeby nie skłamać, ten, chociaż, kurczę, jak, no kombinuję, jak to zrobić, żeby się nie narobić, żeby było dobrze zrobione, bo albo za te będę musiał ściąć ten kawałek rusztowania i wepchnąć go z tyłu, i od biednych w sumie chyba tak się stanie, bo jeżeli zakładalibyśmy, że tutaj będzie znajdował się nasz drugi mostek, no to tak już pomijając fakt, że to jest tak strasznie wielkie bydle, no to czy wolałbym mieć drzwi do tego hangaru po lewej stronie, czy po prawej stronie? To jest tylko i wyłącznie takie moje pytanie, prawda? Bo jak patrzę na to z tej strony, tutaj się oczywiście jeszcze coś znajdzie. To nie jest tak, że to jest koniec kadłuba. No ale powiem wam, że chyba jednak jakoś tak z lewej strony one wyglądają trochę lepiej. Czyli po prostu muszę zamienić koniec. Tamten przenieść na tą stronę, bo a nie, to trochę więcej będzie, bo tutaj mam dwa kawałki, one są wszystkie takie same. Mają chyba po 27 kratek, tyle co drzwi do hangaru. Czyli stamtąd muszę zabrać dwie i przenieść dwie w tą stronę. A skoro to już mamy z głowy, tak, bo się przełożyło w magiczny sposób, to może moglibyśmy zacząć pracować już w tej chwili nad kolejnym etapem tej konstrukcji i tak tylko no i znowu dochodzę do takiego dziwnego momentu, że nie za bardzo wiem, co mam ze sobą zrobić, bo przydałoby się, żebym na przykład no fajnie by było, jakbym tu już w ogóle zaczął spawać. No, teraz ta tabelka, którą tutaj przymierzam, jest tylko taka poglądowa, ponieważ w tej chwili ta kratownica, którą mamy tutaj pod nogami tak naprawdę, ona ma być tylko tym rusztowaniem odchodu, które ten kadłub wzmocni i ewentualnie da nam miejsce na jakieś inne dziwne podsystemy. Inna sprawa, że z jakiegoś powodu coś mi się widzi, że ten statek będzie strasznie wielki, strasznie ciężki, i będzie miał problemy z lądowaniami na planecie, bo założę się, że jak tylko będzie chciał przyziemić, to będzie wystawał ponad atmosferę albo coś w tym stylu. No i podejrzewam również, że chyba się skończy tak jak z Tarkodem, że będzie zbyt wielki, aczkolwiek będę się starał za wszelką cenę, żeby dał radę nie wylądować, bo widziałem, że ludzie naprawdę gigantycznymi statkami lądowali. Więc powiedzmy, aha, no właśnie. To nie możemy tak zrobić. No, zaczynam troszkę kombinować, ponieważ teraz tak naprawdę następnym krokiem, który powinienem podjąć, jest
przeciągnięcie zewnętrznej części kadłuba, tak jak to ma miejsce tutaj, na sekcji z hangarem, która powoli nabiera kształtu, bo została pospawana, powinienem wszystko przeciągnąć do przodu. Do przodu i to by nam pozwoliło na mniej więcej, nie wiem, zwizualizowanie, w jaki sposób ma wyglądać ta część przednia z mostkiem włącznie. Mostek nie będzie mógł być niżej niż gdzieś tu. O, bo to będą jeszcze bloki podłogi albo czegoś. W tym jest. Tu mostek nie będzie niżej niż to. Dodatkowo zastanawiam się, czy jestem w stanie jakoś to tak przeprowadzić, żeby na przykład sprawić, że kratownica kratownicą, ale na przykład, no ale do tego to ja muszę kadłub wyprofilować, więc powiedzmy, że mógłbym spróbować, że kratownica kratownicą, ale tak jak stoimy w tym miejscu, to kadłub tu górą byłby wysunięty bardziej, a no mniej więcej tak jak to było na rysunku, troszkę tutaj taki nosek, a potem skos, nie? Rozumiecie, o co chodzi, żeby mostek do lądowania był jedną taką wielką szybą albo czymś. To teoretycznie dałoby się zrobić. W praktyce ciekawie by było, gdyby się to udało pożenić z tą kratownicą, ale strasznie się boję, że się to nie uda. Niestety, to musiałbym w pierwszej kolejności przygotować podłogę pod ten mostek. Żeby wiedzieć co i gdzie i jak. No, w najgorszym wypadku mogę to zrobić. Chociażby, żeby było wiadomo, że co to w ogóle jest. Nie te bloki tu miały stanąć. Miały stanąć normalne bloki. Czasem jak mi ręka zadrży, to się przekręcają. Dobra, powiedzmy, że to będzie podłoga. Spróbujmy wyprofilować ten kadłub. Spróbujmy go wyprofilować w taki sposób, żeby się nie musiał potem wstydzić. Czyli używamy tak, jednego bloku w ten sposób. Dodatkowo będą tutaj jeszcze skosy, ale to nie są wszystkie bloki, które będą nam potrzebne. Te konwejory na razie zezłomujemy, bo potrzebujemy Heavy Armor Slope'a, który jest obrócony w ten oto sposób. I od niego zaczyna się właśnie ten... teraz co? Teraz zapamiętało, tak? Bez sensu. Od niego zaczyna się ten skos. Tylko, że tak jak powiedziałem, fajnie by było, gdyby ten skos w tym miejscu już był na przykład mniejszy. Żeby ten dziób jednocześnie był zaostrzony i od przodu, i od boków. Czyli powiedzmy sobie szczerze, że ta belka stąd musi wylecieć. No, czyli tak jak zwykle zaczynamy od końca. Zakładając, że mostek będzie z przodu i będzie mniej więcej w tym miejscu, gdzie go sobie wymyśliłem. Co pewnie się w ogóle w życiu never nie sprawdzi. Ale zakładając, że to będzie podłoga, przynajmniej ona się będzie kończyła trochę wcześniej niż w tej chwili wisi to okno. Ono będzie zawieszone w powietrzu, także tutaj będzie pewna przestrzeń. Coś będzie troszkę bardziej złożonego niż mieliśmy na ten koniec, gdzie szyba, ten kokpit i szyby z nim związane były częścią mostka. W tym przypadku mostek będzie zdecydowanie bardziej wycofany, ale szyba będzie duża, ogromna i będzie przez nią bardzo dużo widać. No, postanowiłem, że właśnie jak to kurczę zrobić, żeby było dobrze. Jest straszny problem mam z oknami. Jak zwykle, bo no, twórcy strasznie mnie kręci i strasznie mnie korci, żeby spróbować zbudować to na wanilii. Mam tutaj kupę bloków dodatkowych, jakiś szyb na 3, skosów na 3, które mógłbym wykorzystać, ale ja wiem, tak się trochę cały czas waham się w związku z tym. Jakoś to cholerstwo muszę zacząć, prawda? Największy problem polega na tym tak naprawdę, że nie mamy szyb na 3, ze skosami. Twórcy gry nie przewidują czegoś takiego jak skosy szyb na 3. Najlepsze, co można wykombinować, to są skosy szyb na 2. Oczywiście, żeby nie było.
No i również z tego samego powodu są problemy, żeby je poprzyklejać. Teraz będzie dobrze. No tylko, no właśnie, zobaczcie, jak to beznadziejnie wygląda. Tego się może zastanawiam, żeby zrobić ogólnie skośne okna, całkowicie skośne okna, próbując zrobić te potrójne może. Problem troszkę częściowo polega na tym, że nie do końca wiem, jak wysoki będzie ten mój mostek. To jest też troszkę niewiadoma. Na pewno będzie wyższy niż dwie kratki. To jest prawie pewne. No tylko problem polega na tym, że nie do końca wiem, jak połączyć to z resztą kadłuba, który będzie znajdował się zdecydowanie wyżej. No mógłbym zrobić coś takiego. Prawda? Ale zakładając, że tu będzie podłoga. No to jest strasznie bez sensu. Najchętniej to bym zrobił taką jedną wielką płaską szybę. Ale to będzie brzydkie jak noc. Dlatego wolałbym tego nie robić. Już wam pokazuję, jakby to wyglądało. Coś takiego. No po prostu nie ma takiej możliwości. No chyba się jednak będziemy musieli oprzeć na modach, o ile w ogóle ktoś taką szybę wykombinował, żeby ją tutaj dodać. To są zwykłe 3x3 flat, a za moment będzie go. No ma tutaj jakąś dodatkową opcję. A, inverted. Czyli nie ma tak naprawdę żadnych opcji. Zobaczmy te dodatnie. To są klasyczne. Aha, czyli z tych okien to są tylko skosy. Czyli trochę kibel, jeśli o to chodzi. Ja. Dobra, będziemy musieli w takim razie jakoś z tym żyć. Niestety. I chyba, że zrobimy taki numer, że ustawimy okno takie jakby podwójne, które będzie zyskiwało na. Wtedy będziemy mieli zysk na wysokości. Teraz jak to tylko postawić, żeby się chciało przykleić. O, w ten sposób. No dobra, powiedzmy, że jest nieźle. No jeszcze mi się energia w kombinezonie kończy. Natomiast w takim układzie te okna nie będą mogły być w takim skosie. Będą musiały być o wiele bardziej ukośne niż do tej pory planowałem. No niestety również. Kurczę, ale mnie te skośne okna, te duże płyty. Jak mnie to wkurza, że nie ma płyt małych. Kurczę, po raz kolejny się okazuje, że zrobienie okna w Space Engineersach jest prawie niewykonalne. Przynajmniej nie wygląda na to, żeby mi się udało zrobić takie okno, jakie sobie wymarzyłem. Ponieważ oczywiście nie ma bloków, które by mi w tym to umożliwiły. Niestety, ani wenilowych, ani zbudowanych. To jest jakaś w ogóle pomyłka. Moim zdaniem wariantów okien powinno być co najmniej dwa razy tyle w tej wanilowych, co jest w tej chwili, bo po prostu albo możemy zrobić kokpit bardzo płaski, albo bardzo, bardzo stuszkowaty, tak jak mam na spawaczu. I tak naprawdę innych kombinacji ta gra w żaden sposób nie przewiduje. Po prostu się nie da. Nie da się przy pomocy takiej geometrii tych bloków cokolwiek z nimi zrobić. Po prostu nie. W życiu. Never. Nigdy. Nie. Albo bardzo stożek, albo spadaj pan na drzewo. Po prostu jakiś dramat. No.
Dobra, ja myślę, że dzisiejszy odcinek zakończymy troszkę wcześniej. Z dwóch co najmniej powodów, z czego one są pokrewne. Ponieważ jestem wkurzony. Jestem wkurzony na, po pierwsze, na to, że brakuje mi okien. I nie jestem w stanie stworzyć kokpitu ani szklanej tafli w sposób taki, jaki bym chciał. Ponieważ po prostu nie mam takich płyt, które by mi odpowiadały. Połączenie tych płyt 2 na 1 z 1 na 1 może się odbywać tylko i wyłącznie, jeżeli one są w stosunku do siebie pod kątem 45 stopni. Jeżeli cokolwiek się nie zgadza, no to niestety już tych płyt 1 na 1 z 2 na 1 nie jesteśmy w stanie w żaden sposób sensownie połączyć więcej niż jednym bokiem. I paradoksalnie jest to tylko ten bok krótszy. Natomiast brakuje mi tafli skośnych 1 na 1 pod kątem 45 stopni, ale... No nie, 1 na 1 to akurat są. 2 na 1 pod kątem 45 stopni, czyli myślę tutaj o takich blokach na przykład jak ten, że jest możliwość postawienia takiej szyby, jest możliwość postawienia takiej szyby, może nie tym końcem, o, możliwość postawienia takiej szyby, ale nie ma możliwości postawienia szyby, która by była prosta, tak jak ta, tylko pod kątem 45 stopni w poprzek bloku, tak jak na przykład tutaj tabelka, to wzmocnienie prowadzi. Nie ma takiej szyby i właśnie między innymi wprowadzenie takich bloków, nawet do waniliowej wersji, rozwiąże bardzo dużo problemów. Dodatkowo przydałyby się trójkąty tego typu. To może nie, to może nie dobry przykład. O, i tu w tym momencie przechodzimy do drugiego punktu, który mnie wkurza. O, ale powiedzmy sobie szczerze, takich trójkątów, nie? Takie są, takie skośne, 45 stopni. Fajnie by było, gdyby na przykład powstały jeszcze takie podobne, tylko w rozmiarze 2 na 2, na przykład, czyli normalne takie prosto, równo uboczne trójkąty w wymiarze 2 na 2, też by bardzo się przydały, jeżeli zaczęlibyśmy się bawić takimi szybami. Po prostu. To by było niesamowite, tak? 2 na 2 na 1. Taki trójkąt rozwiązałby masakrycznie dużo problemów z pasowaniem tych szyb. No i w konsekwencji kokpit będzie wyglądał tak, jak wygląda. Większa wersja takiego stożka, bo jak już wspomniałem, nie da się pogodzić jednych płyt z drugimi w żaden sposób, pod warunkiem, że są pod kątem 45 stopni, tak? Na przykład w tym miejscu, no to wyszło tak, jak wyszło. Tutaj spód jest jeszcze całkowicie nieruszony. Zastanawiam się, co z nim zrobić. Inna sprawa, że jak spojrzałem na to z dystansu, to po pierwsze okazało się, że ta cała nasza klatka jest, kokpit jest za wysoko, za bardzo w tył, więc w momencie, kiedy zacznę tutaj kształtować ten kadłub, mógłby prawdopodobnie zmienić kształt tym wzmocnieniom, ale może na razie to zostawmy. Dlatego w tej chwili muszę po prostu odciąć, już się przygotowałem do tego, jak widać, podholowałem holownika. Krecika trzyma jeden z naszych kubkaczy, pamiętacie kubkacze do opróżniania Gravela? No to właśnie teraz Krecika trzyma jeden ten. Zasadniczo koncepcja moja jest taka, że nad tym kadłubem, tak jak sama nazwa wskazuje, jeszcze będzie taki kadłub bardziej twardy. To nie będzie ostateczna wersja. Pilot teoretycznie będzie siedział tu. Będzie miał piękny widok wszędzie wokół. Tu się będą znajdowały pozostałe stanowiska i po raz kolejny wracamy do drugiego powodu, dlaczego jestem wkurzony i chcę skrócić ten odcinek. To są te cholerne ściny gry. To jest... Ja nie mam zielonego pojęcia, skąd to się wzięło, jak przylazło. To się stało po ostatniej aktualizacji, albo nawet po jednej wcześniej, ciężko mi powiedzieć. W każdym razie nie mam pojęcia, co to powoduje. Czy mody, czy... No inaczej, mody na pewno nie są temu winne, więc od razu możecie sobie skreślić to z sugestii pod odcinkiem, ponieważ nawet animacja w menu się przycina. Tak, serio, spędziłem, nie wiem, z 10-15 minut czekając na chwilę, żeby móc nagrać coś. No co jest? Dlaczego nie mogę wejść do kokpitu? Hello? Co się kurczę stało? Gdzie jest mój hitbox? What the fuck? Ej no,
Dlaczego? Tak. Any questions? Ktoś ma jakieś pytania? Może? No to chyba znalazłem trzeci powód, dlaczego chcę skrócić dzisiejszy odcinek. Co tu się kurde stało? Jeszcze dostałem obrażenia od tego. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Space Engineers z Karimieniem. Cześć!